Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest poniedziałek. Poniedziałek 9 tygodnia zwykłego, aczkolwiek wczoraj świętowaliśmy nie 9 niedzielę w ciągu roku, ale uroczystość Trójcy Przynajświętszej. I ta uroczystość jest w bardzo ważnym kontekście. Kontekście słowa sobotniego, słowa dzisiejszego. Właśnie to słowo jest w kontekście tej uroczystości, a właśnie to się wszystko zapina, bo u Boga to jest tak, że się wszystko zapina. Jedno z drugim się zapina, dlatego na przykład między innymi obowiązuje taka zasada, że nie wolno interpretować słowa w oderwaniu od kontekstu. To znaczy nie można wyrwać sobie jakiegoś zdania czy fragmentu biblijnego, tak po prostu wyrwać z korzeniami, z kontekstu, w jakim jest umieszczony, i nadać sobie, że tak powiem, interpretację czy kontekst, jaki się komu podoba, prawda, że bardzo mocno to nauka Kościoła podkreśla, że słowo można interpretować tylko w kontekście słowa, bo u Boga właśnie wszystko się zamyka, trzeba brać jako jedną całość. Natomiast herezje biorą się stąd, że ktoś bierze fragment prawdy i twierdzi, że ten fragment prawdy to jest cała prawda, no i wtedy jest straszna bieda. I wtedy to jest straszna bieda. Właśnie, i to przykładów jest mnóstwo. Ja tak w tej chwili nie chcę wymieniać, bo później się jakieś tam niepotrzebne dyskusje wywiązują. Prawda, bo ktoś tam się czuje dotknięty, no ale tak to jest, prawda, że bierzemy fragment prawdy i twierdzimy, że ten fragment to jest cała prawda i koniec. W ogóle to jest dosyć duży problem nas ludzi, bo my ciągle to robimy wszyscy, i to nie tylko w odniesieniu do Boga i nie tylko w odniesieniu do Słowa Bożego i właśnie rzeczywistości teologicznej, ale też zobaczę to na co dzień nam doskwiera, że jakiś ten fragment prawdy, który ja noszę w głowie, jakiś tam fragment, jakieś tam moje myśli uważam za ostateczne, uważam za wyczerpujące cały problem, za wyczerpujące całą rzeczywistość, i że to, co ja mam w głowie, to już jest cała prawda, kompletna prawda i jedyna prawda. A tu trzeba trochę pokory i zrozumieć, że to, co jest w mojej głowie, to nigdy nie jest cała prawda, kompletna prawda, jedyna prawda. Tylko że ja potrzebuję prawdę nieustannie zgłębiać, odkrywać, poznawać właśnie i dawać się do niej zapraszać. Tak, że prawda zawsze jest większa ode mnie. I mało tego, ja prawdy nie wymyślam ani nie tworzę, ja prawdę poznaję. Prawda jest czymś obiektywnym. Obiektywnym, tak jak Bóg. Jezus mówił o sobie, że On jest prawdą. On jest prawdą, a jednocześnie jest właśnie alfą i omegą, początkiem i końcem. On jest słowem, przez które wszystko się stało, więc On, prawda, jest fundamentem wszystkiego. To nie tak, że my jesteśmy fundamentem prawdy, tylko prawda jest fundamentem nas. Właśnie trzeba to zrozumieć, że prawda jest fundamentem wszystkiego, prawda, którą przynosi Jezus, i że my potrzebujemy tą prawdę zgłębiać, a nie tworzyć, wymyślać, prawda, i próbować ją ugniatać jak plastelinę, żeby było po naszemu. No my nie jesteśmy twórcami prawdy. Prawda jest, my jesteśmy tworem prawdy. O, tak, to tak trzeba na to spojrzeć. My jesteśmy tworem prawdy, a nie twórcami prawdy. Właśnie, to tak można, w ogóle temat prawdy jest bardzo ważny i ciekawy i można by to rozwijać, aczkolwiek trzeba nam iść do dzisiejszego słowa, bo dzisiejsze słowo jest ważne też, tak, i warto pamiętać o kontekście tego dzisiejszego słowa, że dzisiejsza Ewangelia, którą zaraz odczytam, początek 12 rozdziału Marka, to jest dalszy ciąg wydarzenia, które rozważaliśmy w sobotę właśnie tego słynnego, które się zakończyło pozornie naburmuszoną odpowiedzią Jezusa, to ja wam nie odpowiem. Nie? Ale próbowaliśmy właśnie to zgłębiać i zobaczyć miłość, która, że tak powiem, została uczyniona bezradną, że ta odpowiedź Jezusa jest odpowiedzią nie naburmuszenia, ale bezradności, bezsilności. Że miłość jest bezradna, bezsilna, jeżeli ja stawiam mur
prawda, tej miłości, nie pozwalam miłości, żeby mi pomogła, żeby mnie czegoś nauczyła, tak, że walczę tylko o utrzymanie mojego status quo i o, prawda, utrzymanie swoich racji. Jeżeli tylko to walczę, no to, prawda, no, nic do mnie nie dotrze, staje się nieprzemakalny. Staje się po prostu nieprzemakalny. Właśnie, miłość wtedy jest bezradna, bezsilna. I ta odpowiedź Jezusa jest odpowiedzią bezradności, bezsilności, a nie odpowiedzią na burmuszenia, złośliwość, czegoś tam. Właśnie to jest problem naszych kategorii poznawczych. Tak jeszcze, no, tak kończąc ten wstęp, też warto się zainteresować właśnie takim filozofem. Nazywał się Immanuel Kant. No, Polacy twierdzą, że pochodził z królewca i jest Polakiem. Żydzi twierdzą, że pochodził z królewca i jest Żydem. A Niemcy twierdzą, że pochodził z Königsbergu i jest Niemcem. Prawda? Jeszcze tylko czekać, że Rosjanie zaczną twierdzić, że pochodził z Kaliningradu i jest Rosjaninem. Chociaż nie wiem, czy też takie interpretacje się nie pojawiają. W każdym razie Immanuel Kant, no, mieszkał w Królewcu, czyli w Königsbergu, czyli w Kaliningradzie. To jest cały czas jedno i to samo miasto. A kim był, no to trzeba by zapytać jego, za kogo się uważał, prawda? Bo to jest ważne, nie? Że trzeba, no, jakby uszanować tożsamość drugiego człowieka, nie? Właśnie, trzeba by jego zapytać. W każdym razie on mówił o czymś takim, co nazywał kategorie poznawcze, bo on zauważył, że to, co do nas dociera, my filtrujemy poprzez różne nasze takie właśnie kategorie naoczności, przepraszam. On mówił o kategoriach naoczności, że to, co do nas dociera, to my filtrujemy przez jakieś nasze uprzedzenia, przez jakieś nasze przekonania właśnie. Właśnie jeżeli te nasze uprzedzenia, przekonania, inne takie różne wewnętrzne konstrukcje są fałszywe, to my będziemy bardzo fałszywą interpretację nadawali informacjom, które do nas docierają i że tu trzeba być ostrożnym. Właśnie Immanuel Kant uczył takiej ostrożności. Właśnie, zresztą Ignacy z Loyoli na przykład też o tym mówił, że żeby dobrze rozeznawać duchowo, tak, to czasy po pierwsze zdać sprawę z własnych jakichś takich różnych poranień, zniekształceń, innych takich rzeczy, czyli tego właśnie wszystkiego, co może, prawda, doprowadzać mnie do tego, że będę fałszywie interpretował informacje, które do mnie docierają. Właśnie, więc to nie tylko Immanuel Kant dostrzegał, ale każdy, kto się na poważnie gdzieś tam się zajmował właśnie wnętrzem człowieka, to dostrzegał, prawda? No i teraz zobaczcie, że kiedy my czytamy taką Ewangelię jak sobotnia poprzez pryzmat naszych właśnie różnych uprzedzeń, podejrzeń, takich różnych rzeczy, no to widzimy Jezusa złośliwego, naburmuszonego, no to i ja wam nie powiem. Prawda? Widzimy takie coś wet za wet, nie? Ale to jest nasz sposób myślenia. Natomiast jeżeli właśnie zrobimy to, co powiedział Jezus, zaprzemy się siebie, czyli odłożymy na bok nasz sposób myślenia, nasze uprzedzenia, podejrzenia, lęki i inne takie rzeczy i spróbujemy się zapytać Jezusa, o co mu naprawdę chodzi, to odkrywamy jego bezradność, bezsilność, odkrywamy taką dużą prawdę o miłości, że jeżeli ja postawię miłości granicę i odpycham z całych sił miłość, to miłość jest bezradna, bezsilna, nic nie zrobi na siłę. I okazuje się, że ta wypowiedź Jezusa jest wypowiedzią bezsilności, bezradności. Bezradności wobec tego, że faryzeusze nie pozwoli mu nic uczynić, nie pozwoli mu sobie pomóc, nie dali się nic nauczyć. I właśnie w odpowiedzi na to, jako komentarz, żebyśmy dobrze to wszystko zrozumieli, to Jezus, no, podaje dzisiejszą przypowieść. Właśnie, a dzisiejsza przypowieść to jest 12 rozdział Marka, wiersze 11-12. I właśnie dlatego widzicie, to tylko potwierdza to, o czym mówiłem, że w relacji z Bogiem nie wolno nic wyrywać z kontekstu, trzeba brać w kontekście. Jak to uczy Kościół bliższym, dalszym, właśnie widzieć jako jedną całość, która się objawia. Nie, bo jak zacząłem tak wyrywać po kawałku, jeszcze na dodatek ugniatać, żeby to wpasować w nasze jakieś tam foremki, no to po prostu prawdę zabijemy, zniszczymy i pozostaniemy dalej w kręgu naszego kłamstwa. I właściwie to o tym jest ta przypowieść, tak, o tym, że na siłę chcemy zostać w kręgu naszego kłamstwa, prawda, i nic się przez to nie zmienia.
że nie dajemy się właśnie nic nauczyć, bo na siłę chcemy wcisnąć wszystko w nasze właśnie foremki. A to właśnie trzeba odłożyć nasze foremki, wiaderka, prawda, przestać próbować na siłę dopasować wszystko do siebie i odkryć, że miłość Boga polega na tym, że On chce mnie tworzyć na swój obraz i swoje podobieństwo. Właśnie na tym polega Jego miłość, że On chce się podzielić sobą, tak? Nie, natomiast no, niestety diabeł wmówił nam, że to jest bardzo poniżające, że to znaczy, że Bóg uważa nas za gorszych. To jeżeli Bóg daje mi siebie w Komunii Świętej, no to co to znaczy? To znaczy, że On uważa mnie za wartego daru z Komunii, za daru samego siebie. Co to znaczy? Że On nie uważa mnie za gorszego, tylko że Bóg uważa mnie za wartego Jego samego. Czyli, że w oczach Boga mam wartość Jego samego. I to trzeba to zrozumieć, trzeba to zobaczyć. Jestem darem dla Ciebie. To znaczy, że jestem darem dla Ciebie. To znaczy, że w moich oczach jesteś wart tyle samo, co ja, bo ja chcę być darem dla Ciebie. I jeżeli wchodzisz w poczucie, że jesteś gorszy ode mnie, no to znaczy, że jesteś w kłamstwie. No, patrz na fakty. Właśnie. Dobra, ale idźmy wreszcie do tej przypowieści, bo tak się rozgadam w nieskończoność i nic z tego nie będzie. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, bo odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze innego, tego również zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo jego będzie nasze. I chwyciwszy go, zabili, wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił, jest cudem w oczach naszych. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc go i odeszli. Właśnie, to jest dzisiejsza przypowieść. Ta dzisiejsza przypowieść po pierwsze w ogóle odnosi się do całej historii zbawienia. W ogóle tak właśnie mam taką tendencję odczytywać tą przypowieść w ogóle przez historię zbawienia. Że zobaczę troska właściciela, nie, o to, żeby stworzyć winnicę, założyć winnicę. Bóg, który sadzi i hoduje ogród w Eden. Nie? Spróbujcie to zobaczyć właśnie, warto spróbować to zobaczyć właśnie w tym kluczu. Nie? Bóg, który hoduje ogród w Eden. Prawda? Właściciel, który zakłada winnicę i z wielką troską troszczy się o to, żeby w tej winnicy było wszystko to, co powinno być, co jest potrzebne. Prawda? Bóg, który hoduje ogród w Eden, nie dla siebie, dla człowieka. On tego ogrodu nie potrzebuje, ale człowiek potrzebuje ten ogród. I zaraz się dowiemy do czego. Czy, no oczywiście po pierwsze do życia doczesnego. Tak? Więc Bóg nie potrzebuje ogrodu w Eden. On ten ogród hoduje nie dla siebie, tylko dla człowieka. Robi wszystko dla człowieka, dla ciebie, dla mnie. Prawda? Że to trzeba zobaczyć, że druga osoba, która kocha, to robi wszystko dla ciebie, nie? To dla ciebie i to nie poświęca się, tylko robi to z miłości, nie? A miłość nie jest poświęceniem. Właśnie, miłość nie jest poświęceniem. Jest takie miejsce, kiedy Jezus mówi: ja poświęcam za nich samego siebie. I to jest nieprawda, tak Jezus nie powiedział. Jezus użył takiego czasownika hagiadzu, to znaczy uświęcam. To jest zupełnie coś innego. Nie? To nie jest poświęcenie, to nie jest litość. Prawda? Jezus uświęca za nich, za nas samego siebie. Uświęca, to znaczy zachowuje w sobie tą świętość, którą otrzymał od Ojca. Tą świętość, zachowuje w sobie tą prawdę, którą otrzymał od Ojca. Tą świętość, tą tożsamość, prawda?
to wszystko, co otrzymał od ojca, zachowuje w sobie i robi to po pierwsze dla siebie, bo to jest po pierwsze dobre dla niego, a po drugie robi to dla nas, żebyśmy mieli nieskażone źródło, z którego możemy czerpać. Za każdym razem, kiedy pójdziemy w błąd, żebyśmy mieli źródło, do którego możemy przychodzić i czerpać prawdę, dobro, miłość, prawda? Wszystko to, co Jezus czerpie od Ojca i zachowuje w sobie nieskażone od wpływów świata. Właśnie tak Jezus zwyciężył świat, że nie dał się zakazić światu. Nie w ten sposób, że sobie świat podporządkował, tylko w ten sposób, że nie dał się zakazić światu. Że pozostał nienaruszony, święty, czysty, właśnie wyposażony w to, co otrzymał od Ojca, a nic nie przyjął od tego świata, od myślenia tego świata, od przekonań tego świata, od błędów tego świata. Właśnie to jest też niepokalane serce Maryi, że to serce nie przyjęło żadnego błędu. Że Maryja nie pozwoliła sobie na to, żeby dopuścić do swojego serca żadnego błędu, żadnego kłamstwa. Że karmiła się tylko i wyłącznie tym, co pochodzi od Boga i to w sobie pielęgnowała, o czym mówi Pismo Święte wielokrotnie. Właśnie, więc Jezus się nie poświęca, miłość się nie poświęca, miłość się nie lituje w naszym rozumieniu tego słowa. Miłość kocha, to jest coś więcej, to jest coś nieskończenie więcej niż zwyczajna litość. Dlatego na przykład Bóg mówi o miłosierdziu raczej. Jasne, że w Biblii się pojawia słowo litość, tu czy tam. Osobiście muszę przyznać, że nie sprawdziłem, co jest w oryginale tak dokładnie, kiedy się pojawia litość, ale raczej myślę, że tam jest właśnie chesed, może emet. To są słowa mówiące o miłosierdziu, o wierności Boga, właśnie o miłosierdziu. Miłosierdzie to jest szczyt miłości. Miłosierdzie to nie jest litość. Miłosierdzie to jest wierność swojej miłości, że pamiętam o swojej miłości do Ciebie i tą miłość realizuję wobec Ciebie tą miłość. To nie jest litość, to jest miłość, to jest moja decyzja. Właśnie, natomiast właśnie zobaczę, że diabeł nam ponakładał takie różne okulary na oczy, poprzez które my widzimy wszystko bardzo fałszywie i dlatego do nas nie dociera prawda i dlatego się kręcimy właśnie w jakimś tam kółeczku kłamstwa i nie jesteśmy w stanie poza to kółeczko wyjść. I właśnie to doświadczenie, że człowiek jakby kręci się w kółko i ma wrażenie, że nikt nie rozumie i że ja nikogo nie rozumiem i że mnie nikt nie rozumie i że mam wrażenie, że w ogóle kręcę w kółko i że jestem za jakąś ścianą, za jakimś murem, za jakąś szybą pancerną i nie jestem w stanie tej szyby przekroczyć. To doświadczenie powinno mnie właśnie przekonać, że jestem zamknięty w jakiejś sieci kłamstw i że teraz potrzebuję dać się z tych kłamstw wyprowadzić. I miłość polega na tym właśnie, że prawda przychodzi, aby mnie z tych kłamstw wyprowadzić, bo w oczach prawdy jestem wart wolności, jestem wart pochylenia, jestem wart tego, żeby mi tą prawdę opowiedzieć, żeby mnie tej prawdy nauczyć. Właśnie, więc trzeba zobaczyć Boga, który robi nie z litości, ale z miłości. Trzeba zobaczyć miłość, która robi wszystko dla nas, dla Ciebie, dla mnie, z miłości. Nie? Że to, że Bóg potrafi się natrudzić, miłość potrafi się natrudzić. Że miłość potrafi przychodzić do nas, wybiegać nam naprzeciw. Wiecie, wczoraj miałem rocznicę pierwszej komunii. Dzieci tak śpiewały na początek tej rocznicy taką piosenkę. Idzie mój Pan, on teraz biegnie, by spotkać mnie. To, że miłość biegnie, by mnie spotkać. Nie? To jest właśnie moja wartość, że miłość biegnie do mnie, wręcz biegnie. Się kłania Księga Pieśni nad Pieśniami, prawda? I oblubieniec, który biegnie, skacze przez pagórki, skacze przez doliny, prawda? Biegnie, nie? Do swojej oblubienicy, do swojej ukochanej. To jest jego miłość. To jest jego miłość, właśnie. Więc Bóg, który się trudzi, żeby wyhodować ogród w Eden, nie dla siebie, bo on tego ogrodu w ogóle nie potrzebuje. On ten ogród hoduje dla człowieka. On to wszystko buduje dla Ciebie, bo on tego nie potrzebuje. Nie? On ma gdzie mieszkać, on ma co robić, prawda? Bóg, w którego wierzymy, Bóg Trójjedyny, jest szczęśliwy sam w sobie. On jest szczęśliwy sam w sobie, wszystko ma, wszystkim dysponuje, jest twórcą wszystkiego i on niczego nie potrzebuje. Natomiast jeśli coś robi, to robi to wszystko dla nas, ze względu na nas. Nie? Właśnie, nie? Że to trzeba zobaczyć. Nie?
że miłość, natomiast właśnie w nas krążą takie podejrzenia, nie? Że jak ktoś przychodzi dla mnie, coś robi, no to znaczy, że tu jest jakiś podstęp, że on coś ode mnie chce i chce sprytnie ode mnie to wycyganić, nie? I co on teraz chce? I właśnie dlatego nie widzimy miłości, nie? Nie? Bo jesteśmy zajęci swoimi podejrzeniami, swoją podejrzliwością i tak dalej, nie? I dlatego do nas nie dociera, nie? No właśnie to, co mówiłem o tym filtrowaniu poprzez te różne nasze okulary, nie? I teraz trzeba zdjąć okulary i spróbować zobaczyć, o co chodzi tak naprawdę, dać sobie wytłumaczyć, o co chodzi tak naprawdę. Właśnie odłożyć na bok te swoje podejrzliwości, uprzedzenia, różne swoje interpretacje, swoje domysły, odłożyć na bok i dać sobie wytłumaczyć, o co chodzi tak naprawdę. I jeszcze to tłumaczenie przyjąć, a nie uparcie wracać do swoich tam właśnie tych... No w każdym razie, nie? Bóg, który hoduje ogród w Eden, tak? Później to się powtarza w historii Izraela, nie? Że Izrael ma doświadczenie, że Bóg wszystko im przygotował. Nie? Przygotował im wyjście z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone, przygotował im pobyt na pustyni, o wszystko się zatroszczył. Nie dla siebie, ale dla nich. Przygotował im ziemię obiecaną, wypędził przed nimi narody, które tam mieszkały, prawda? Po to to zrobił, żeby im pokazać, nie? Że oni sami z siebie, zresztą oni to zauważyli, że sami z siebie nie są w stanie ani dojść do ziemi obiecanej, bo sami z siebie to by poginęli na tej pustyni, właśnie nawet zarzucali Bogu, że ich tu wyprowadził, że poginęli, nie, wyprowadził, że doświadczyli jego troski. I później zarzucali Bogu, że nie są w stanie zdobyć tej ziemi obiecanej. Bóg próbował im tłumaczyć, to ja dla was zdobędę, tylko chcę to zrobić na waszych oczach, żebyście zobaczyli moją miłość, że jestem gotowy dla was to zrobić. Właśnie, tylko że oni tego wszystkiego nie widzieli, nie dostrzegali, właśnie zapatrzeni w swoje, w te wszystkie uprzedzenia. I zobaczę, że no tak runęło też to wszystko, co Bóg zrobił dla człowieka w ogrodzie Eden, nie? Że Adam i Ewa dali się zapatrzeć w swoje jakieś tam uprzedzenia wobec Boga i po wszystkim przestali widzieć Jego miłość. Że zaczęli patrzeć w swoje uprzedzenia, a nie w prawdę. To samo Żydzi na pustyni, czy właśnie podczas wkraczania do ziemi obiecanej, nie? Że wierzyli bardziej w swoje uprzedzenia niż to, co próbował im wytłumaczyć Bóg, co próbował im pokazać. No można, no, tylko że te historie pokazują, co się wtedy dzieje, że wszystko wtedy jest zniszczone, kompletnie zniszczone. Jak ja, prawda, się szarpię zapatrzony w swoje jakieś tam uprzedzenia i fobie i takie różne rzeczy. Właśnie, więc tu warto zobaczyć, nie? Właśnie tego Boga trudzącego się dla człowieka. Nie dla siebie, ale dla człowieka. I ta przypowieść tu pokazuje tego gospodarza winnicy, który trudzi się nie dla siebie, bo on ostatecznie oddaje to wszystko rolnikom, prawda? Ja nie wiem, czy musiałbym zerknąć, ale zdaje mi się, że nie znalazłem w tekście greckim stwierdzenia, że oddał w dzierżawę, tylko że po prostu oddał tym rolnikom, prawda? A jeszcze na dodatek wykonał taką czynność apodemo, jakby zmienił miejsce zamieszkania, nie? Że wyszedł ze swojego domu, tu jest napisane, że oddał rolnikom i wyjechał, to wyjechał, to jest apodemo, jakby wyszedł ze swojego domu i zamieszkał poza swoim domem. Że zobaczy Boga, który wychodzi ze swojego domu i składa się w człowieku, tym człowieku, którego stworzył, z prochu ziemi utworzył i przez swój oddech, przez swoje tchnienie składa się w człowieku, prawda? Nie? Że ten mój Shmat Haim, to później się okazuje w Jezusie, uzyskują wyjaśnienie, że to jest sam Bóg. Nie? On mówi, ja jestem życiem, nie? Ja jestem życiem. I ten oddech życia, prawda? Ten oddech życia, to życie, nie? Które czyni człowieka istotą żyjącą, okazuje się, że to jest sam Bóg, który się w tym człowieku składa. Nie? Jakby wychodzi poza swój dom, składa się w człowieku, znajduje nowy dom, nową ojczyznę w sercu ludzkim. I zobaczę, do jakiego stopnia Bóg jest zdeterminowany, żeby, że tak powiem, tej w cudzysłowie walczyć o tą swoją ojczyznę, bo Bóg walczy metodami miłości. Są kompletnie inne metody, niż my rozumiemy walkę. Właśnie, więc Bóg próbuje za wszelką cenę odzyskać tą swoją ojczyznę, którą jest serce człowieka, nie? Że Bóg się zdecydował, nie? Jak tu śpiewamy, Bóg porzucił szczęście swoje, prawda? Taka kolęda jest. Że to rzeczywiście Bóg dosłownie zrobił,
w akcie stworzenia i w akcie wcielenia i w Chrystusie nam o tym przypomniał i w każdej komunii świętej nam o tym przypomina, że on się zdecydował mieć nową ojczyznę już nie w sobie tylko, ale w sercu człowieka, w człowieku i że zobaczcie, jaka jest nieodwołalna ta decyzja Boga. Zobaczcie Boga, który przez wieki próbuje tą ojczyznę odzyskać, nie? Że mógłby to zostawić, nie? Przecież Bóg jest, Trójca jest szczęśliwa sama w sobie. Bóg nic nie stracił, kiedy myśmy wyrzucili Go z naszego serca. Bóg nic nie stracił w sensie obiektywnym. Nie? Bóg, miłość, nie? Nic nie straciła w sensie obiektywnym. I teraz trzeba zobaczyć tą przeogromną miłość, która uparcie zabiega o to, żeby mnie odzyskać, która ze mnie nie rezygnuje. Właśnie trzeba to zobaczyć, że ten, który przychodzimy kochać, on nic nie zyskuje, prawda, i on tego nie robi dla zysku. Nie? Zobaczyć właśnie to, że to nie chodzi o zysk, tu chodzi o miłość. Miłość nie chodzi o zysk, chodzi o Ciebie. Chodzi o Ciebie, Ty jesteś skarbem, Ty jesteś wartością, prawda. No, trzeba to wreszcie zobaczyć. Właśnie, Boga, który pokazuje nam naszą wartość przez to wszystko, co potrafi dla nas zrobić, tylko mówię, no cały czas jest problem, że to błędnie interpretujemy. I teraz widzicie, nie, że ci rolnicy zaczęli postrzegać winnicę i plon winnicy jako wartość samą w sobie. Natomiast ta winnica, to wszystko, co robi Bóg, jest pretekstem. Pretekstem do tego, żeby zaprosić człowieka. Zobaczcie, to już było w Edenie i to później było na pustyni, żeby zaprosić człowieka po pierwsze do odkrywania tej miłości wielkiej, a po drugie do tego, że człowiek dał się tej miłości uczyć, żeby dał się uczyć relacji, które panują w Trójcy Świętej, relacji, które otworzyły się przed nami, relacji, które nas zaprosiły. Że ja, człowiek, dźwignięty z prochu, jestem zaproszony do życia w relacjach osób boskich, w relacjach Trójcy Świętej, w relacjach miłości. Jestem zaproszony do tych relacji, jestem zaproszony, żeby wchodzić w te relacje, jestem zaproszony, żeby uczyć się tych relacji. I to, że Bóg zaprosił człowieka do ogrodu Eden, do tego, żeby człowiek we wspólnocie, to co powiedział Bóg, nie jest dobrze człowiekowi być samemu, we wspólnocie, żeby człowiek ten ogród Eden uprawiał i doglądał, to widzicie, nie chodziło o samo w sobie uprawianie, doglądanie ogrodu Eden, tylko o to, żeby to było pretekstem do uczenia się relacji, do życia w relacji z Bogiem, w relacji między sobą. Do uczenia się relacji miłości, do uczenia się bycia razem. I to samo zobaczę, Bóg próbował osiągnąć na pustyni z Izraelem. Relacje z Bogiem i pomiędzy sobą. I to później Bóg się uparcie o to upomina. Bóg się upomina uparcie o dwie rzeczy. O czystość prawdy o Nim samym i o relacje międzyludzkie. Poczytajcie sobie proroków. Że Bóg się uparcie upomina o to, żeby nie zanieczyszczać prawdę o Nim i uparcie się upomina o relacje międzyludzkie. Bo to jest ściśle ze sobą powiązane. Nierozerwalnie ze sobą powiązane, jak podaje Pismo Święte. Że Pismo Święte mówi, jak możesz mówić, że jesteś w relacji miłości z Bogiem, jak nie jesteś w relacji miłości z człowiekiem. Że to, w jakiego Boga my wierzymy, natychmiast odbija się w relacji do samego siebie i do innych ludzi. Natychmiast, prawda? Dlatego Bóg upomina się uparcie o prawdę o Nim samym i o nasze relacje międzyludzkie. I teraz widzicie, i to, że Bóg z taką troską założył tą winnicę tego świata, prawda? Założył ogród Eden, ogród tego świata i umieścił nas na tym świecie we wspólnocie. To wszystko ma służyć właśnie temu, żebyśmy poznawali Jego miłość, Jego troskliwość w akcie zbawienia. Tak jak to było we wczorajszej Ewangelii, że zbawienie jest miłością Boga. To jest miłość Boga, nie litość, nie poniżanie nas. Miłość, tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, prawda? Aby świat nie sądził, żeby tylko zbawił, nie? W akcie stworzenia, w akcie zbawienia, w akcie właśnie troski, w akcie tego wszystkiego, co Bóg dla nas czyni. Czyni w sakramentach, czyni na co dzień, w codzienności, w akcie istnienia świata, w akcie naszego istnienia, żebyśmy się nauczyli widzieć prawdę o Nim, o Jego miłości, żebyśmy tą prawdą nasiąkali, żebyśmy się tej prawdy uczyli i żeby ta prawda coraz bardziej kierowała nas w życiu, a w szczególności w naszych relacjach.
I teraz to jest owoc, którego szuka. I teraz zobaczcie, że gospodarz winnicy złożył się w człowieku, nie? I teraz zobaczcie, w jaki sposób gospodarz winnicy próbuje odebrać owoc. Jaki owoc? No, list do Galatów, 5 rozdział, 22 wers. Owocem ducha jest miłość, nie? Nie, że zobaczcie, gospodarz winnicy przychodzi do człowieka w drugim człowieku. Zobaczcie, nawet jak Bóg zdecydował się wejść osobiście w świat, to przyszedł w człowieku. On zawsze przychodzi w człowieku. Nie, przychodzi w człowieku nie odebrać plon, jak to jest napisane, bo odebrać od nich część należną z plonu winnicy. Ja nie znalazłem takiego sformułowania w tekście greckim. Tam jest napisane, żeby przyjąć z plonu, z owocu winnicy, z owocu winnicy, nie? Że Bóg posyła do tych robotników winnicy, tych, którzy właśnie mieli odkrywać miłość założyciela winnicy, uczyć się tej miłości we wzajemnych relacjach, we wspólnym uprawianiu tej winnicy, uczyć się tej miłości, uczyć się relacji. Bóg do nich posyła ludzi, którzy mają przyjąć od nich owoc tej pracy w winnicy, owoc właśnie tego poznawania miłości założyciela winnicy i uczenia się tej miłości. Teraz zobaczcie, że właśnie tu jest kłopot, że oni ulegają uprzedzeniu, że pewnie oni przychodzą mnie czegoś pozbawić, nie wiadomo o co chodzi, prawda? Że w ogóle zaczynają widzieć wartość nie w założycielu winnicy, nie w jego miłości, nie w tym, że może mamy okazję odkrywać tą miłość, uczyć się tej miłości, uczyć się relacji, to wszystko nie jest wartością. Wartością jest stała się winnica sama w sobie i to, co ja mogę mieć z tej winnicy. Zobaczcie, i teraz w tych ludziach przychodzących do nich, w tym, jak oni tych ludzi traktują, to jest to pokazane, nie? To się objawia, że człowiek nie jest wartością w moich oczach. Wartością nie jest człowiek, nie jest relacja z nim, prawda? Wartością jest to, co ja mogę mieć i że w imię tego, żebym ja zachował, prawda, to swoje niby pseudobogactwo, nie? Żebym sobie zachował to, co uważam za mój majątek, nie? To jestem w stanie zabić drugiego człowieka, nie? Znieważyć, zniszczyć, zwyzywać, zabić, pobić, prawda? Nie? Bo nie dostrzegam prawdy, że to, co czyni mnie wartościowym, to, co czyni mnie wyjątkowym, to właśnie to, że z całego stworzenia Bóg wybrał właśnie mnie, właśnie ten kawałek prochu, żeby mnie obdarować swoją miłością, żeby mnie obdarować sobą i nauczyć mnie tej miłości, nauczyć mnie relacji. Nie, że Bóg nie chce tego zrobić wobec jakiegokolwiek człowieka, tylko właśnie wobec mnie, wobec człowieka. Nie wobec jakiegokolwiek stworzenia, tylko wobec mnie, wobec człowieka. Nie, że Bóg mnie zaprosił do relacji, do uczenia się tych relacji. Że to jest moja wartość, to jest moja godność, że Bóg właśnie mnie chce tych relacji nauczyć. Natomiast ja ciągle widzę wartość w tym, co tam sobie nagromadziłem rzekomo, nie? Prawda? I dlatego jestem właśnie. I teraz zobaczcie, że w sposób, w jaki oni traktują tych Bożych posłańców, tak naprawdę tylko jeszcze bardziej ich upadla. Nie? Bo zobaczcie, bo to jest to, co wmówił nam wąż, nie? Że zobacz, bo ty jesteś gorszy, bo ty musiałeś wszystko dostać od Boga, nie? Ty musisz się uczyć, ty musisz słuchać i to wszystko sprawia, że ty jesteś gorszy, ty się wypnij na Boga, ty weź, ty sobie nazbieraj, żebyś miał swoje własne, żebyś nie musiał dostawać, nie? Żebyś nie musiał przyjmować, żebyś nie musiał się uczyć, żebyś nie musiał być obdarowany, bo to wszystko cię poniża, że ty potrzebujesz być obdarowany, nauczony, to cię poniża. Absurd. Totalny absurd. Właśnie to, że w czyichś oczach jestem wart szukania, jestem wart daru, jestem wart prezentu, tak? Że w czyichś oczach jestem wart podzielenia się ze mną tym wszystkim, co on ma, prawda? I tym wszystkim, co on wie i tym wszystkim, co on umie. To jest właśnie moja wartość. A my daliśmy się wmówić, że to jest poniżenie. I że ja muszę tu gromadzić, zbierać, ciułać, nie? I właśnie w tym ciułaniu, prawda, to zawsze zostajemy z niczym. I właśnie kiedy my się nastawiamy właśnie na takie ciłanie, zbieranie, gromadzenie i właśnie do bólu bronienie swoich pozycji, to później tylko mamy wrażenie, że jest coraz gorzej, nie? No bo właśnie zaczynamy się tak traktować jak w tej dzisiejszej Ewangelii i to dopiero nas upada. Potem nie możemy wytrzymać ze sobą samym.
potem nie możemy wytrzymać ze sobą sami. Zobaczcie, że ostatecznie właściciel winnicy wysłał swojego syna. Nie? Ostatecznie przysyła mi czyściutką miłość, nie? I zaprasza do relacji, uparcie zaprasza do relacji. I teraz ja w ostatnim akcie, co robię, zabijam tą miłość. Nie? I teraz to, że ci rolnicy zostają wytraceni, to nie jest zemsta gospodarza, tylko to, że oni tego gospodarza ostatecznie w sobie zabili. Zabili ostatecznie w sobie miłość. To jest największe samobójstwo, jakie człowiek jest w stanie popełnić. Bo właśnie to, że miłość chce mieszkać w moim sercu, to czyni mnie istotą żyjącą. Miłość mieszkająca w moim sercu, osobowa miłość, Bóg, który jest miłością, który składa się w moim sercu, chce mieszkać w moim sercu, chce kochać w moim sercu, chce uczyć moje serce miłości. I tak długo, jak długo pielęgnuję w moim sercu miłość prawdziwą, tak długo żyję. Natomiast jak zabijam miłość, to popełniam największe samobójstwo, jakie jestem w stanie popełnić. Jest samobójstwo o wiele gorsze niż samobójstwo takie fizyczne, cielesne. Bo to jest samobójstwo aż na wieki, zabicie w sobie miłości, prawda? I teraz, jeżeli ja ostatecznie zabiję w sobie miłość, mój szuka po prostu nowego mieszkania, bo właśnie jeżeli ja postawię nieprzekraczalne granice miłości i zawezmę się i powiem, że ja nie chcę kochać, nie chcę uczyć się miłości, nie chcę uczyć się relacji, koniec, wszystko ucinam, wszystko odrzucam, nie? To miłość właśnie staje się bezranna, bezsilna. Nie? I teraz właśnie trzeba to zrozumieć. Królestwo Niebieskie to jest zaproszenie do odkrywania miłości Boga, do odkrywania, nie zasługiwania. I odkrywania, że jestem zdolny tej miłości uczyć, że jestem zdolny uczyć się relacji, do których jestem zaproszony, że jestem zdolny w tych relacjach wzrastać i żeby tym się upoić, tym się ucieszyć, prawda, że jestem zaproszony do tego, żeby miłować tak, jak jestem miłowany. Miłować tak, jak jestem miłowany. I że mogę to robić. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.